Kochani, praktyczny Chrystus. Żeby tak uwielbiać, to trzeba decyzji, wigoru, determinacji i postanowienia. Z tym nie ma Bóg nic wspólnego. To jesteś Ty, zjednoczony z Bogiem. Amen. Po prostu zdecyduj. Ten sam temat jest z uwalnianiem słowa wiedzy, z uwalnianiem słowa mądrości, z prorokowaniem. Tu się kłania wigor, dyscyplina, decyzja. Amen. Przychodzę przygotowany, zdeterminowany, najarany, napalony. Mężczyźni, bracia, czy jesteście napaleni? Jak jesteście napaleni? O, słabo! Nie rozbieramy się, nie rozbieramy się. Rozdzieramy serca swoje, nie szaty. Level wyżej. Serca rozdzieramy. Mężczyźni, podnieście swoje ręce do góry. Bóg was powołał na to, abyście byli głowami, abyście decydowali, abyście tworzyli środowiska, abyście brali autorytet, abyście wchodzili w miejsca zarządu. Nieważne, jaką bramę autorytetu zbudował w twoim życiu diabeł, możesz ją zburzyć, ale postanów, że nie będziesz się chwiał. Postanów, że wychodzisz z dziecinności, że nie będziesz jak dzieciak, jak dziecko specjalnej troski. Amen. Jak inwalida w zakładzie pracy chronionej. Amen. Tylko jesteś ambasadorem. Amen. Jesteś Bożym pomazańcem. Amen. Jesteś królem. Amen. Jesteś kapłanem. Amen. Jesteś jak sokół. I Bóg dzisiaj zmienia twoje godło. Z orła na sowę. Poczytaj sobie w internecie, jakim zwierzęciem jest sowa. Będziesz zupełnie inaczej widział. Potrzebujesz widzieć to, co się dzieje na ziemi. Łeb w chmurach masz, a teraz potrzebujesz być jak sowa. Będziesz inaczej widział, będziesz widział dobrze. Bóg zmienia twoje godło. Z orła na sowę. Haka, taraba, saka, ta. My uwalniamy to słowo, Ojcze. Nad mężczyznami. Ojcze, ja chcę, aby oni stawali w sile, aby oni brali miecz do ręki i na front i przygotowywali drogę. Araba, ja taraba, saka, taraba, jaraba. Bierz swój przełom. Módl się modlitwą autorytetu. Módl się. Araba, saka, taraja, taraba, ba. Ojcze, my zatrzymujemy temat dziecinności, chwiejności, chorób psychicznych, bycia emocjonalnym wampirem. Zakańczamy ten temat. My mówimy siła z nieba, autorytet żołnierza. Hakata, raba, jadara, oraba, zagata. Nie daj sobą kręcić jak chłopem w sądzie. Nie daj sobą kręcić. Nie daj sobą kręcić. Weź dzisiaj ten temat na tapetę. Powiedz od dnia dzisiejszego. Decyduję się decydować. Decyduję się zarządzać. Tobie Bóg dał jaja i testosteron. Amen. Żeby się baby nie musiały ostrzykiwać. Amen. Ua! Tobie Bóg dał jaja i testosteron, aby się baby nie ostrzykiwały. Porośnie im broda i wąsy. Aleluja. Dobre, co? Aleluja. I lecimy dalej. Grajcie mi. Ja jestem ten prorok, co potrzebuje muzyki. Po to ci Bóg dał jaja i testosteron, aby się twoja żona nie musiała ostrzykiwać, bo to ty masz testosteron. Haka, taraba, ja. Nie rozbieramy się. Rozdzieramy szaty. Serce. Na poprzedniej konferencji rozdzielaliśmy szaty, a dzisiaj rozdzieramy co? Serca, amen. Serca. Głębiej idziemy. Hakata, laraba, jatara. Nie tak weselnie, inaczej, molowo, ciężko, chwalebnie. To musi na nas siąść. Ten temat musi siąść.
On musi być ciężki. On musi być ciężki. Musicie powstać, mężowie, bracia. Chcemy się czuć przy was bezpiecznie. Oto on, sprawca dwóch ciąż. Ale mi idzie. Oto on, sprawca dwóch ciąż. To on stworzył mi środowisko do rozwoju. To jego determinacja i jego bycie królem spowodowało to, że ja, czując się bezpiecznie, mogłam się rozwijać i dalej mogę się rozwijać. Przykład brać. Nie jesteś słabszy. Masz tego samego świętego ducha. Masz tego samego świętego ducha. Wiecie, co jest waszą odpowiedzialnością, jeśli jesteście mężami? Pierwszą waszą odpowiedzialnością. Dbanie o wasze żony. Stwarzanie im środowiska. Nie bujanie się, przynieś mi piwa. Majtek nie mam. Skarpetka mi się zgubiła. Co to jest? Kiedyś facet brał wież i szedł na front. Dbał o cały dom. A dzisiaj nie wiadomo, czy to chłop, czy to baba. Czy to klepnąć w dupę, co z tym zrobić? Bierz autorytet. Powiedz, będę zarządzał, będę królował. Będę zarządzał i będę królował. Wychodzę z miejsca bycia dzieckiem. Odcinam pępowinę od matki. Nie latam do matki. O sataraba, jatarabasa, sa, hakataraba, jaterebese. Jeśli nie wiesz, co masz czynić, złap za nogi kogoś, kto prowadzi zwycięskie życie. Złap za nogi jakiegoś faceta, który prowadzi zwycięskie życie. I powiedz, nie puszczę cię, dopóki twoje błogosławieństwo nie spadnie na mnie. Odbij się we mnie. Hakataraba, ja, hekata. Odbij się we mnie. Łakataraba jatara. Odbij się we mnie. Hakataraba satala. Hakataraba jatala. Wielokrotnie pewne gesty nie mają żadnego znaczenia, bo to nie chodzi o emocjonalne poruszenie. To chodzi o coś bardzo głębokiego. Na pułapie twojego serca. Amen. Na pułapie twojego serca. To jest coś głębiej. Jest coś głębiej na pułapie twojego serducha. Rozumiesz? Nikt ci w tym nie będzie kibicował. Nie licz na to. Jesteś facet. Musisz sobie sam kibicować. Sam sobie kibicuj. Wstawaj rano i sam sobie kibicuj. O satara ja baraba ja. O la rada katara. Prawdę mówię? Hakatara barabasy, hatalarada ja kataraba, e kataraba sakata, oto robo soko to robaha, e laraba ja tarabasa. Ojcze, ja modlę się o stabilne decyzje, o determinację. Ojcze, ja chcę i ja to ustanawiam. Przełom w życiu każdego mężczyzny. Przełom w życiu każdego mężczyzny. O sakatara. Nie chciej, żeby cię żona łechtała piórkiem po dupci. Ty ją łechtaj. Hakata raba satala. O raba sakata raba se. O ta raba jata rana masa. Eta la raba sakata raba. O robo soko lo roba se. O ta raba sakata la ra. O lo robo soko to roma. Ekata na masa kata rana. Ena makata la rama masa. Ene me kata la rama. Ena makata la rama na se. Ena makata la rata. Hakata raba sakata. Ele raba sakata. Ho ho ho. Ala raba ya kata rate. Ona makata na. Ela raba sa. Ela raba sakaya. Olo robo soko do, el araba sakata la ra, el erebe seke delebe, o robo soko do roba, el araba sakata, eraba sato yo, uno moko lo roba sa, ena maka la ra, ena makata la raba, el araba saka la raba, e kata raba seke ta, olo robo soko do, ena makata la raba, ena maka la raba saka la raba, el araba sato.
tu lobo soko e la rabasta canta e la macala ranamasi e ne me kele reneme sandele renemesi o robo soko lo robo so e la basha kala ranamasi e re me shakele renemesi. Zarządzaj swoim domem, zarządzaj finansami, zarządzaj swoją żoną, ona tego potrzebuje. Ona tego potrzebuje, ona się chce czuć bezpiecznie. Ona się chce czuć bezpiecznie. Właśnie z uwagi na to, że ja nie muszę się zajmować pewnymi rzeczami, mogę robić swoje dzieło, mogę się zająć swoim ogródkiem, mogę się zająć swoim ogródkiem, bo nie muszę robić tego, co winien robić facet. Co winien robić facet? Wskakuj na odpowiednie tory. Wskakuj dzisiaj na odpowiednie tory. Nieważne jak cię zraniła matka, nieważne jak cię zranił ojciec, to nie ma żadnego znaczenia. To nie ma żadnego znaczenia. Wszyscy byliśmy poranieni, ale Jezus wziął to na siebie. Każdą ranę, każdą bliznę, każdą niemoc, każdą porażkę, każde zranienie On poniósł to na swoim ciele, abyś mógł czerpać z tego, co On ma dla ciebie. O sakata rajaba sakata, o robo sokoto. Cokolwiek sobie dzisiaj postanowiłeś, bądź skupiony na celu. Cokolwiek postanowiłeś, w jakiejkolwiek dziedzinie autorytetu związanej z twoim byciem mężczyzną, skup się na celu, odcinaj od siebie poboczne rzeczy, zarządzaj czasem, kup sobie zeszyt, rozpisuj to sobie, patrz w to, jak szpak w gniazdo, nie patrz w rzeczy inne. Odetnij dzisiaj różne rzeczy, które cię rozpraszają, odetnij gry. Odetnij telefon, skup się na jednej rzeczy, powiedz: obłęd mnie nie dotknie, choroba psychiczna mnie nie dotknie, teraźniejszy wiek zły mnie nie dotknie. Kochani, co nas to interesuje, jaki jest dzisiaj czas? Ja sram w ten czas, to jest zły czas dla świata. To jest zły czas dla świata, ale nie dla Kościoła. Hakota rabasakata. Nie ogłaszaj tego nad swoim życiem. Teraz jest taki czas. Wszyscy są słabi. Ja też jestem słaby. Masz być szczelny. Czas rozpoznajemy po to, aby uruchomić modlitwę autorytetu. Czas jest zły dla świata, a my nie jesteśmy ze świata. Nie jesteś ze świata. Nie jesteś ze świata. Nie jesteś przypadkiem. Nie wypadłeś nikomu z kieszeni. Nie znaleziono cię w kapuście. Nie przyniósł cię pocian. Masz niebiańskie geny. Masz niebiańskie DNA, grajcie! Chora basaka ta! Masz niebiańskie DNA! Masz niebiańskie DNA! Niebiańskie DNA! Biznesu. Razem.
zyskał poprzez to, że nie obroniłeś ogrodu. Diabła w twoim życiu. Nie zgadzaj się na patologię. Nie zgadzaj się na niemoc. Nie zgadzaj się. Nie zgadzaj się na to. Nie zgadzaj się na słabość. Nie zgadzaj się na to. Jeśli atakuje diabeł aparat twojej mowy, to przemów do niego. Powiedz: diable, zabieraj swoje pazury z mojego języka. Będę mówił tak, jak nie mówiłem do tej pory. Nie będzie diabeł cię demoralizował i niszczył. Odebraliśmy mu dzisiaj teren, ale postanów, że obronisz tego terenu, że go obronisz, że nie usiądziesz teraz tak i nie będziesz siedział, ale go obronisz. Rozsadź się tam.